od 20 lat państwo polskie próbuje połączyć dwa koncerny. Koncern Orlen z koncernem Lotos. Przez 20 lat można było to zrobić zdecydowanie szybciej. Można było to zrobić przed wejściem do Unii Europejskiej. Wtedy nie mielibyśmy narzuconych warunków zaradczych. Bylibyśmy dawno po procesie. Bylibyśmy zdecydowanie silniejszą firmą, która nie konkurowałaby wewnątrz, ale konkurowałaby już z innymi dużymi podmiotami zewnętrznymi, które już dawno kwestie połączeń, fuzji mają za sobą. Bylibyśmy zdecydowanie silniejszym podmiotem. Bylibyśmy, jeżeli chodzi o paliwa, zbilansowani w zakupie. Bylibyśmy zbilansowani w innych zakupach. Bylibyśmy koncernem, który zdecydowanie przez te 20 lat szybciej by się rozwijał. I dziś nasza gospodarka byłaby w innym miejscu. Nie zrobiono tego poprzez niechęć, poprzez zwykłe, lokalne, niejednokrotnie politykierstwo, brak wizji i brak odpowiedzialności. To nie była tylko jedna przyczyna osłabiania tej branży. Drugą przyczyną osłabiania tej branży były niesamowite mafie paliwowe, dużego rodzaju ubytki, nie tylko ze strony budżetu państwa, ale te ubytki również, proszę państwa, były ze strony również dochodów Lotosu, jak i Orlenu. To były czasy, gdzie te firmy ścierały się i niejednokrotnie ocierały się generalnie o płynność. Były to bardzo nieciekawe czasy dla tych dwóch koncernów. Brak dostatecznych inwestycji, brak pomysłu na transformację, brak pomysłu na dalszy rozwój tych firm, raczej tylko i wyłącznie stagnacja. Mieliśmy odwagę w 2018 roku podjąć tą ciężką decyzję. To była bardzo ciężka decyzja, okupiona wieloma wyrzeczeniami. Ale bardzo dobrze, że podjęliśmy wtedy tę decyzję. Widząc czasy COVID-u, widząc czasy wojny, widząc, jak ten biznes będzie się zmieniał, jak będzie wyglądała transformacja paliwowo-energetyczna, to był ostatni czas do podjęcia tak naprawdę tej decyzji. To były długie negocjacje, szanowni państwo, z Komisją Europejską. Była pierwsza faza, była druga faza negocjacji. Była zgoda komisji wstępna, oczywiście przy pewnych warunkach. Była opracowana struktura transakcji, która pozwala tą transakcję przeprowadzić bezgotówkowo. Czyli pieniądze zostaną w koncernie, by móc przeprowadzać duże procesy inwestycyjne. Był wybór partnerów. Z wielkim trudem chcieliśmy wybrać partnerów, którzy również poprzez warunki zaradcze wniosą rozwój do połączonego koncernu. Był plan połączenia, planie połączenia, parytety wymiany akcji. To też mamy za sobą. I dziś, proszę państwa, dziś mamy zgodę komisji na połączenie grupy Lotos z grupą Orlen, która oznacza zaakceptowanie partnerów w warunkach zaradczych oraz umów, które zawarliśmy z naszymi partnerami. To jest jeden z ostatnich elementów. Mamy 6 miesięcy na wdrożenie warunków zaradczych, ale to nie blokuje w żadnym wypadku procesu przejęcia grupy Lotos. Planujemy przejąć grupę Lotos na przełomie lipca i sierpnia. To jest bardzo szybko, ale jest to realne do wykonania. Proszę państwa, ta fuzja pozwoli nam zdecydowanie szybciej się rozwijać. Ta fuzja pozwoli nam osiągnąć różnego rodzaju synergie operacyjne, które wygenerują parę miliardów w ciągu 10 lat oszczędności przy założeniu poprzedniego makro. Jeżeli mówimy o założeniu tego makro, to zdecydowanie będą to większe kwoty. Te pieniądze w głównej mierze pójdą na rozwój tego przemysłu, który musi być doinwestowany, tego przemysłu, który musi mieć przeprowadzoną transformację paliwowo-energetyczną.
I to nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za nasz rynek, ale pragnę zaznaczyć, że Orlen jest firmą globalną. Bardzo mocno działamy w tym regionie. Więc ta transformacja nie tylko czeka nas w Polsce, ale czeka nas również w innych rafineriach i w innych regionie. Do tego są potrzebne, proszę Państwa, środki, technologie i odpowiedni partnerzy. Między innymi Saudi Aramco, największy producent ropy na świecie. Mamy sukces. W tym zakresie mamy sukces. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Uważam, to co podkreśliłem, że ten proces jesteśmy w stanie sfinalizować na przełomie lipca i sierpnia. To za parę tygodni. Trudno w dzisiejszej również sytuacji nie odnieść się do cen paliw. Do tego, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Proszę Państwa, tą sytuację spowodowała wojna. Tą sytuację spowodowała brutalna agresja Rosji na Ukrainę. I w tej sytuacji, proszę Państwa, znalazły się nie tylko my, jako kraj sąsiadujący, ale również w tej sytuacji znalazła się cała Unia Europejska, gospodarka Unii Europejskiej i w tej sytuacji znalazła się gospodarka światowa. I to nie jest w żadnym wypadku wina jednego czy drugiego rządu. To jest wina tej sytuacji. Został zakłócony łańcuch dostaw. Został zakłócony łańcuch nie tylko związany z dostawami ropy. Co prawda, my byliśmy już na to przygotowani, ponieważ proces dywersyfikacji zaczęliśmy zdecydowanie szybciej, ale również i produktów, półproduktów. Cała logistyka i całe dostawy muszą być przeformatowane nie tylko u nas, ale również w innych firmach europejskich. I musimy to zrobić. Niejednokrotnie trzeba sobie wprost powiedzieć, musimy zapłacić tą cenę. Ale nie ma zgody na zakup produktów ze strony rosyjskiej, nie ma zgody na zakup ropy, również ze strony rosyjskiej. I to jest walka o duże wolumeny. Jak Państwo wiecie, nie tylko kupujemy ropę dla Polski, ale kupujemy ropę dla Litwy, Łotwy, Estonii, kupujemy ropę dla rynku choćby nawet czeskiego, kupujemy ropę również częściowo. W niewielkim częściu, tam też mamy rynek hurtowy na rynku niemieckiego, węgierskiego, słowackiego. Więc zużywamy dziennie ropy około 900 tysięcy baryłek dziennie. Nie tylko w polskich rafineriach. Proszę sobie teraz to 900 tysięcy baryłek dziennie przeliczyć na cenę baryłki, która waha się między 110 a 120 dolarów. Gdzie koszt wydobycia ropy w Rosji sięga od 20 dolarów do 40 dolarów, uwzględniając ten dyferencjał 35 nawet dolarów. Czy my chcemy finansować działania wojenne tej wojny lub przyszłej? To nie tylko biznes, to bezpieczeństwo, ale jak sami sobie zdajecie sprawę, nie ma bezpieczeństwa. Nie ma biznesu dobrego bez bezpieczeństwa z punktu widzenia czasu. I musimy mieć odwagę to wszystkim powiedzieć. Te działania, proszę Państwa, które robimy wspólnie z rządem, to są działania, by w Polsce były jedne z najtańszych paliw. I to się nam udaje, mimo iż konflikt jest, sąsiad zaatakowany, to jest nasz sąsiad. I udaje się nam te działania realizować. Co wpływa, proszę Państwa, na cenę paliw? Proszę Państwa, na cenę paliw przede wszystkim wpływa kurs baryłki, który jest między 110 a 120 dolarów. Na cenę wpływa również koszt dolara. To jest 4,46. Zaczynaliśmy rok od ceny dolara 3,75. Na cenę paliw wpływa logistyka, choćby tankowców drogą morską. Ona wzrosła 110% na całym świecie. Koszty CO2, praw do emisji, między 80 a 90, proszę Państwa, euro. Na ceny wpływają
biododatki, które również wzrosły. I na cenę wpływa również bardzo mocno konsumpcja. I brak paliw z innych kierunków. My nie jesteśmy samowystarczalni w produkcji paliw. Do Polski również importujemy paliwa. W związku z tym ta wielka konsumpcja, to odcięcie rynku rosyjskiego, nie tylko od ropy, ale od produktów, powoduje wzrost zdecydowanie, proszę Państwa, cen paliw w tym zakresie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego, proszę Państwa, myślimy, jak reagować w tym zakresie. Oczywiście przez okres wakacyjny postaramy się ulżyć w niewielkim stopniu kilka groszy na paliwie. Ale to Państwo będziecie mieć informację, którą poinformujemy Was za tydzień czasu. Ale proszę zdawać sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest teraz świat i w jakiej sytuacji jest, proszę Państwa, teraz cała Europa. Często słyszę też w przestrzeni rzecz, o której nigdy bym sobie nie zdawał sprawy, że usłyszę. Zarzuca się naszemu czempionowi, że zarabia. To jest coś niebywałego w biznesie. To są skrajnie niepoważne zarzuty. Zarabiamy, ale inwestujemy. Musimy nadrabiać zaległości, które przez okres mafii paliwowych i ocierania się koncernów o opłacalność były zaniedbane. Wtedy te inwestycje były z rzędu miliarda, nawet nie wystarczały na odtworzenie majątku. Dziś musimy rozbudowywać moce produkcyjne, jeżeli chodzi o paliwa. Dziś musimy unowocześniać rafinerie. Dziś musimy rozbudowywać cały przemysł petrochemiczny. Dziś musimy przeprowadzać transformację paliwową i transformację energetyczną. I tu podam Państwu kilka danych. Polski koncern naftowy w ciągu 4 lat i 3 miesięcy zarobił 27 miliardów złotych, ale zainwestował 35 miliardów złotych w inwestycje. W inwestycje, które pozwolą nam na następne lata przetrwać. Inwestycje, które nas wzmocnią. Inwestycje, które krótko, średnio, terminowo zapewnią bezpieczeństwo Polakom i bezpieczeństwo tego regionu i tego rynku. I nie odejdziemy od tych inwestycji. Na czym zarabia Orlen? To nieprawdą jest, że Orlen tylko i wyłącznie zarabia na rynku polskim. 60% przychodu polskiego koncernu naftowego jest z rynków zewnętrznych, z rynków zagranicznych. Handlujemy, proszę Państwa, z 6 kontynentami, współpracujemy, ponad 100 krajów współpracujemy handlowo. Jeżeli chodzi o przychody związane z detalu, to jest to tylko i wyłącznie w Polsce 10% EBITDY. Na detalu i na hurcie zarabiamy parę groszy, a nie parę złotych. I pragnę to jeszcze raz, proszę Państwa, podkreślić. I nie odejdziemy z procesów inwestycyjnych, czy się to komuś podoba, czy nie. Bo to jest bezpieczeństwo nasze i naszych dalszych pokoleń. W tym roku również wydamy na inwestycje, strategiczne inwestycje. Wydamy około 15,5 miliarda złotych. I to jest, proszę Państwa, kierunek, w którym wszyscy musimy iść. Ale oczywiście będziemy cały czas reagować na kwestie cen paliw. Będziemy prowadzić różnego rodzaju analizy. My również przeformatowujemy logistykę. Zmieniamy kierunki dostaw, zarówno nie tylko ropy. Jak wiecie Państwo, 70% ropy mamy już zdywersyfikowane. Zostaje jeszcze 30% ropy do dywersyfikacji. To są kwestie logistyczne, które musimy pokonać, nie tylko w Polsce, ale i w innych naszych rafineriach poza granicami kraju. Ale to są również kwestie związane choćby z dostawami produktów. I dziś nie można, proszę Państwa, choćby w rynku hurtowym ściągnąć produkt o wyższej cenie, sprzedać w Polsce o niższej. Nie ma takiej możliwości. Bo nie jesteśmy, my i Lotos, nie jesteśmy 100% użytkownikami tego rynku.
Zarówno Lotos, jak i Orlen w produkcji paliw to jest ponad 70%. 29% mamy importowanych paliw do Polski. Więc musimy bardzo mocno pracować, by w Polsce była sytuacja stabilna, by ceny paliw również z czasem się stabilizowały, ale jeszcze raz podkreślam, to zależy od sytuacji globalnej, od sytuacji wojennej. I w żadnym wypadku nie będziemy popierać działania wojenne w tym zakresie poprzez inwestowanie w tamtejszy kierunku paliw czy też produktów, bo z czasem może bardzo źle również skończyć się to dla nas. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą konferencję. Dziś dla nas jest przede wszystkim najważniejsze wydarzenie, które jest, proszę Państwa, to jest zgoda komisji na połączenie. Ostateczna zgoda komisji na połączenie. Ostateczna zgoda komisji na naszych partnerów. Ostateczna zgoda komisji na umowy. Chcemy ten proces jak najszybciej zamknąć, by jak najszybciej zbilansować nawet choćby, proszę Państwa, zakup ropy. Choćby uzyskać synergie, które są założone. Te synergie, które generalnie bardzo mocno będą wzmacniać również naszą gospodarkę. Zarówno z Lotosem, jak i z PGNiG-iem nie mamy zamiaru odejść od tego planu. Również w tym roku przeprowadzimy fuzję PGNiG-u i staniemy się spółką w pełni multienergetyczną, zabezpieczającą Polskę i region, na którym działamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą konferencję. Dziękuję, panie prezesie. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.